Zapraszam na scenę kolejnego mówcę, poseł Bartłomiej Pejo, jeden z liderów Konfederacji i były samorządowiec. Poseł opowie nam chyba najlepiej, jak działa samorząd i co trzeba zrobić, żeby ten samorząd działał dobrze. Zapraszam. Drodzy Państwo, przypadła mi rola opowiedzenia o tym, jak wygląda samorząd, więc na pewno kilka słów o tym, ale macie Państwo świadomość, przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, że Łódź jest chyba najgorzej zarządzanym miastem, jednym z najgorzej zarządzanych miast w całej Polsce. Wystarczy spojrzeć, a tak naprawdę poczuć, jaki jest stan dróg. Dzisiaj zjeżdżamy z autostrady ze współpracownikiem i od razu turbulencje, tak? Takie są drogi, Państwo wiecie o tym najlepiej. I teraz, jakie jest zadanie samorządu? No właśnie przede wszystkim zadbanie o te najbardziej potrzebne kwestie. Właśnie drogi, chodniki, to co jest nam najbliższe, sprawy załatwiane w urzędach, w urzędzie miasta, w urzędzie powiatowym, w urzędzie wojewódzkim. Takie podejście jak dotychczas w Łodzi, ten zabetonowany, trzeba powiedzieć jasno, od 14 lat układ Platformy Obywatelskiej z Lewicą. No Państwo wiecie najlepiej, jak to wygląda. Trzeba wreszcie rozbić. I takimi kandydatami są nasi kandydaci. Takimi kandydatami, którzy potrafią bez obaw, bez strachu, odważnie pójść do tych wyborów, przeciwstawić się w kampanii wyborczej tym wszystkim sytuacjom, które mają miejsce w samej Łodzi, ale i w Stoku Wojewódzkim, również w powiatach i przebić ten beton, skruszyć ten beton, który po kilkunastu latach jest możliwy do skruszenia. Dlaczego? Dlatego, że nasi kandydaci, którzy byli już przedstawiani, chociażby Klaudia Domagała, która kandyduje na prezydenta Łodzi, to osoba ambitna, osoba przedsiębiorcza, osoba, która jako kobieta nie boi się stanąć do rywalizacji z 14-letnią panią prezydent Hanną Zdanowską. I takich osób nam potrzeba. I w Łodzi kandydatów do Rady Miasta oczywiście mamy znacznie więcej. Klaudia otwiera listę, ale wśród kandydatów są również przedsiębiorcy, naukowcy, osoby młode, osoby bardziej doświadczone, osoby, które bez dwóch zdań nie musiały zastanawiać się nad tym, czy startować, czy iść do tych wyborów i zmieniać miasto Łódź, sejmik wojewódzki czy powiaty, bo to do powiatów również wystawiamy własne listy. I w połączeniu sił Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, to połączenie dotyczy całej Polski, ten sojusz dotyczy całego kraju, jesteśmy w stanie, nie mam tutaj wątpliwości, zdobyć kilkanaście mandatów do rad miast, do rad powiatów czy do sejmiku wojewódzkiego. I teraz oczywiście nie będziemy mieli samodzielnej większości, tutaj nie mam wątpliwości, ale Konfederacja, Komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców może być czarnym koniem tych wyborów. I będzie czarnym koniem w wielu miejscach w Polsce i mam nadzieję, wielką nadzieję na to, że w Łodzi będzie podobnie i nie tylko będzie to taki głos rozsądku tych kilku radnych, ale będzie to głos, który może zdecydować o tym, w którym kierunku Łódź, województwo łódzkie pójdzie i mam wielką nadzieję na to, że tak się właśnie stanie. Marszałek Bosak wspominał o strefach czystego transportu. Szanowni Państwo, z jednym z Państwa kandydatów tutaj, Tomaszem Grabarczykiem, utworzyliśmy zespół parlamentarny do spraw obrony kierowców. Do spraw obrony kierowców właśnie w samorządach, bo to te absurdalne, ideologiczne, pseudoekologiczne zamiary i zapędy Unii Europejskiej są wprowadzane do polskich samorządów. Warszawa, uchwała Rady Miasta, która została niestety przyjęta. Protestowaliśmy z kolegami, koleżankami na Radzie Miasta Warszawy. Niestety ten protest nie przyniósł wymiernych efektów. Ale w Krakowie już się to udało. I to Państwo jeszcze na tym szczeblu, jako radni, samorządowcy, możecie te bzdurne, ideologiczne zapędy zahamować.
to nie dotyczy tylko miasta Łodzi. Strefa czystego transportu, jakbyśmy jej nie nazywali, czy strefą wykluczenia, to strefa wykluczenia dla najmniej zamożnych mieszkańców danych miast, miejscowości. W tej chwili planowane jest wprowadzenie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a więc dotyczy to również miasta Łodzi. To wiele osób, które dojeżdża rano, osób pracujących często fizycznie, nie mogących skorzystać w pełni z komunikacji miejskiej, bo to jest przecież główny argument tych osób, które chcą wprowadzać strefy czystego transportu, że przecież możecie alternatywnie skorzystać z komunikacji miejskiej. Otóż nie, bo nie zawsze można z tej komunikacji skorzystać. Jest to często nieekonomiczne i fizycznie po prostu niemożliwe. Nie można własnych mieszkańców wykluczać z własnego miasta. To jest absurdalne, a tak robią i za chwilę, i już robią, ale i za chwilę w innych miastach będą wykonywać te przepisy, które przychodzą z Unii Europejskiej, nasi włodarze. Włodarze również w mieście Łodzi. Także serdecznie zachęcam Państwa do tego, aby wspierać kandydatów Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, wspierać na tyle, aby byli oni głosem rozsądku, głosem, który zdecyduje o tym, w którym kierunku będą zarządzane i w którym kierunku będą funkcjonować Państwa miasta, w tym przypadku miasto Łódź, które jest niezwykle ważne na mapie Polski. Już będę dobrze mikrofon trzymał. Okay. Drodzy Państwo, kilka absurdów, które można również obalać w pracy samorządowej. Ja przez prawie 6 lat byłem samorządowcem, wicestarostą powiatu świdnickiego. Generalnie to uważam, że powiaty mogłyby być zlikwidowane, ale na tą chwilę takiej możliwości nie mamy. Ale nad czym warto się zastanowić i nad czym mogą pracować nasi przyszli radni w miastach, w powiatach czy w województwach? Nad absurdami, które w tej chwili są wdrażane zupełnie bezsensownie w polskich samorządach. Nie można tak ślepo patrzeć na wszelkiego rodzaju dotacje z Unii Europejskiej czy wcześniej z rządu. Ostatnio wszystko było nazywane przecież Polskim Ładem i dostosowywane do wymogów różnego rodzaju projektów, wniosków, które pisali samorządowcy. Ja mam wielką nadzieję na to, że nasi samorządowcy również tutaj w Łodzi powstrzymają te bzdurne pomysły, które są realizowane za wielkie pieniądze. Przykład, można zrealizować kilometr drogi, położyć nowy dywanik w mieście Łodzi, na pewno wam by się to przydało, a nie realizować bzdurne inwestycje, które nie dotyczą po pierwsze wszystkich mieszkańców, a kosztują miliardy, miliardy. Mam tutaj na myśli chociażby dworzec, który został wybudowany za 1,7 miliarda i co z tego? Jest niewykorzystywany. To jest absurd nad absurdem. Wiecie Państwo, ile dróg, ile kilometrów dróg można by było wykonać za te niespełna 2 miliardy złotych? Około 1500 kilometrów, 1500 kilometrów dróg w Łodzi. Myślę, że to byłaby większość dróg, która wymaga remontów, modernizacji czy też budowy w Państwa mieście. I oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby nie budować dworców, nie budować stadionów, tylko to wszystko czynić z rozwagą, a przede wszystkim patrzeć na potrzeby państwa, w sensie państwa mieszkańców, a nie potrzeby samorządowców, czy też tych dyrektyw, nakazów, które przychodzą z zewnątrz, bo oczywiście dworzec ładnie wygląda, tylko kto za ten dworzec zapłaci? I pachniała, tak, i pachniała. Szanowni Państwo, dlatego potrzeba rozwagi w samorządach i takimi kandydatami są nasi kandydaci. Doświadczeni kandydaci również naszych partnerów, czyli bezpartyjnych samorządowców, którzy mają ogromne doświadczenie w samorządach i kandydaci z naszej partii, kandydaci Konfederacji, przedstawiciele Nowej Nadziei, przedstawiciele Ruchu Narodowego, czy też Korony Grzegorza Brauna. Kandydaci, którzy z rozsądkiem podejdą do zarządzania w polskich samorządach. Bardzo proszę Państwa o wsparcie kandydatów, wszystkich kandydatów na naszych listach. Na każdym szczeblu wystawiamy listy Miasto Łódź, Sejmik Wojewódzki i powiaty w samej Łodzi oraz okolicach miasta Łodzi. Raz jeszcze bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam do wsparcia naszych kandydatów. Konfederacja, wolność,
i niepodległość.